Witajcie ludzie z tej strony Kerzy, a to jest kolejny odcinek The Binding of Isaac Afterbirth. Jesteś zagrany kipem. Jak możecie zobaczyć po stryku, już nim grałem. Próbowałem nim nagrać odcinek, ale było tragicznie, nie doszliśmy nawet do matki. Więc postanowiłem, że nie będę was męczył takimi słabymi materiałami i nagram to jeszcze raz. Mianowicie na tej postaci na co wygląda, że nie spotykamy w ogóle serduszek. Są zmieniane one na niebieskie muszki. I przez co ginąłem najczęściej, 2 na 3 podejścia dostałem pilca z Helpdownem, więc sam nie wiem, czy od tego momentu po prostu nie unikać pilców tą postacią. Bo Health Up, jak dostałem na właśnie 2 punktach zdrowia, nic nie zmieniał, a Helpdown jak najbardziej, mieliśmy 1 cent. Właśnie nie możemy mieć żadnych soulheadów ani czarnych serduszek, bo one się zmieniają w muszki. I zamiast czerwonych serduszek mamy kasę. I gdy brakuje nam, na przykład mamy tam 1 cent z 2, tak jak widzicie ten, jako nasz punkt zdrowia, i podniesiemy centa, to nie zaliczy nam się on do kasy. Jak mam teraz 2 centy, to bym miał dali 2 centy. Natomiast ten cent przechodzi do punktu zdrowia. Okej, jakiś porządny przedmiot w końcu. Wtedy miałem same cykliczne. Ponadto, z tego co wiem, mówię, że nie sprawdziłem tego na własną rękę, ale ta postać nie może być Dilfedevil za 2 serduszka, bo wiadomo, zwykle się to robi za pomocą jakiegoś solheta czy coś. Jeżeli nie ma się więcej jak 2, te serduszka u nas health upy nie działają. Tak więc na to wygląda, że po prostu... Moim podejściem jest to, że będę omijał Dilfedevil i będę szedł do Gadrumów potem. Taka jest strategia. Widzicie, nie dostałem Soulcarter, tylko właśnie muszki. Ale tak nigdy długo tak nie dożyłem. Żeby dostać Gadrum po prostu. Może tak? Okej. Zobaczymy, czy kluczyk będzie potem użyteczny. Powinienem zostawić tego centa jako ewentualne tam właśnie serduszko, powiedzmy. Ale odruchowo od razu się rzucam po tą kasę. Ponieważ czemu nie? Przecież i tak będę musiał ponieść tą kasę. Może zobaczmy. Żeby załatwić to Dilfedevil, żeby na kolejnym floorze już, miejmy nadzieję, pojawił się Gadrum. A dammit, jak uciekacie. Okej. Okay. Gimpy by mi dawał serduszka w sumie, jakbym ten dostał obrażenia, ale przez to nie miałbym Gadrumu następnym razem. Nie miałbym szansy na Gadrum, powiedzmy. To był fajny trinket, który nie pamiętam co robi. W ogóle przedmiot i ten trinket wyglądają podobnie. Ten trinket nazywa się Lose i mamy małą szansę na zespełnienie przyjaznego pajączka, kiedy walczymy z przeciwnikami w pokoju. A przedmiot podobny, który się mi myli, to jest Atam, który właśnie jest Dilfedevil. Kiedy dostajemy obrażenie, tworzy nam się czarny okrąg i jeżeli zabijemy kogoś tym kółkiem, to jest szansa, że dostaniemy czarne serduszko. Okej, wiemy, że już tutaj nie chcę iść. O! Myślałem, że już się zamknął ten pokój. Okej, okay, tu na spokojnie. Dlaczego ktoś by miał się przejmować tym przeciwnikiem, jak wydaje tam kwas pod sobą? Przez chodzenia, skoro on nie chodzi. I teraz zrobimy tak. Muszę się upewnić.
Bo tam przynajmniej jest ciekawy ten teleport, ponieważ on tak, przenosi nas do pokoju, w których nie byliśmy. A potem, jak już mamy już eksplorowane wszystko, to przynosi nas kolejne do Super Secret Roomu, sklepu, item roomu, secret roomu, curse roomu, sacrifice roomu, deal for devil. Tutaj do deal for devil nie chcę w sumie. Czyli do Super Secret Roomu nas przeniesie, jak tutaj oczyścimy wszystkie i się przeniesiemy. Też spoko opcja. Okej. Zgadza się. Muszki zawsze spoko. I do wyjścia. Może chcę. No i widzicie ten teleport. Aż 4 charge potrzebuje. Co jest ciekawe. Aż taki dobry jest? Wątpię. Katagumby XL. Nie lubię XL-ek. Zmniejszają nam deal for devil. Pokoje po prostu. Bo jak to byśmy dostali 2, tak dostaniemy 1 na XL-kę. Nie ma co używać, bo po prostu do sąsiednich pokoi, do których jeszcze nie byliśmy, nas to przyniesie. Jedynie co będzie dobre, jak będę leniwy i przyniesie nas do długiego korytarza bez wyjścia. To nie był długi korytarz bez wyjścia. Okej. Jeśli pajączek się zespełnił, co ja chcę? Zostawmy tą kasę. Kolejny kluczyk, możemy iść niżej. O! I szczępią, tak? Whoops! Pakowałem się przypadkiem. Full health! Przynajmniej to działa. Bombsack key, okej. Tego wykończymy. I zajmiemy się tym. Chodź tu, panie, chodź. Nie ma itemu mu jeszcze, niestety. O, zapomniałem, żeby to zrobić. Tylko szczęście, że nie dostałem. Tego pilsa znamy. Jest całkiem spoko. I wiemy, gdzie jest boss. Nie, ty na szczęście będziesz dalej miętkim typkiem, a nie szkieletkiem. Tylko jeden się zmienił na szkieletka? Pyk. Nie? Okej, okay. To dwa one-shoty. Jakieś serduszko było. Damage up. Do sklepu jak na razie się raczej nie papujemy. Jeszcze jeden item mamy znaleźć. Byłbym zapomniał. Okej. Może zawalczmy. Ups. Mało brakowałoby mnie przycisnął do ściany. Okej. Mamy speed and range. Liczę na coś lepszego. A tu dostajemy damage. To było już okrutne. Na takim łatwym bossie. God damn it. Pewnie teraz gadu mu nie dostaniemy. Fajna szansa. Ajaj. Tragedia.
Jeszcze mamy tutaj duży, fajny pokój. Coś szczególnie czerwonego rozwalić. O, właśnie. I coś ciekawego? Nie, tylko muszka. Ups. Potrzebuję centa. A cent jest daleko. A co mi tam? Najwyżej zginę. Aj, dobra. Nie będę kombinował. Po prostu zresetujemy. Dobry początek. Niby typ wyszedł fajnie, ale nie jakoś, nie one-shotuje specjalnie. Wolny fire rate. Może laser mi tu pomoże. W razie to zostawmy. Bo głupie. Ale widzicie, tym damage'em jakoś nie powalam. Okej. Okay. Empress. Czekam na help down. Okej, okay, nie tym razem. Ale speed down to tutaj też był okrutny. To jest właśnie głupie, że one mają różny czas eksplozji. Zawsze się na to nabieram. W sensie, wiem już, że tak będzie, a mimo to nie mam kontry na to. Jeszcze przy takim speedzie to już w ogóle. Biegnę szybko, źle. Czekam, źle. O! Oh. Ale Black Mike tu nie ma. To co, na bossa? Na bossa. Nic tu więcej nie będziemy chcieli robić. No, no. Damage up. W końcu coś porządnego. I mam nadzieję, że przynajmniej dokonuję do devsów jedynki. Nawet. Jak do devsów dwójki dzisiaj nie mam dojść, no to niech wam będzie. Ale do devsów jedynki. Okej. Okay. Nowy pil. Infested. Ale zwalił się ten pajączek. Troszkę smutne. A teraz dostaniemy... Na pewno nie Abla. Tears up. To się akurat by przydało, nie? To by się akurat przydało. I tutaj moja jedna bomba nie wystarczy. Będę potrzebował dwóch. $8. Jeszcze tylko 7. O, fajny pokój. Świetny byłby, jakby miał coś do rozwalania tych wszystkich garnuszków. Zobaczymy, co będę mógł z tym zrobić. I centa sobie nie zostawiłem. I nic z Dilfedowiny. A tej postaci chyba to jest zwyczajne. Naprawdę jak losem trzeba cisnąć, żeby dostać
Dilfedebin. I u losa przynajmniej zadaje mocą. A nie tak jak tutaj. Wow, mało by chyba. Okej. Okay. O! Mimo to dostałem. I co dodawał ten przedmiot? Bo pamiętam, że był fajny, chciałem go i zapomniałem co dalej. Mam go. Empty bezel, plus 2 czerwone serduszko, co jej muszki. Kiedy mamy 0 czerwonych serduszek, daje możliwość do latania. Sprawdzimy. Nic nie mamy do stracenia. I patrzcie, zaliczymy, że mam czerwone serduszka. Bo nie mam latania. Słabo. No cóż, mam nadzieję, że teraz jakiś health up działa, więc to jest już strategią, może być to, że bierzemy jakiś deal i od razu health up. Tylko wiadomo, i tak możemy wziąć tylko te deale za jedno serduszko, tak czy siak. Power pill. Tylko, że Power Pill nie rozwala kamieni. Wziąłem sobie to niepokoju, porozwalał garnuszki. Okej. Okay. Możemy iść do sklepu. Gdzie może być coś ciekawego? Tylko co może być ciekawego dla Kipeya? W ogóle z Nefili też nie wiem, czy wiecie, stopwatch. I nie jest tak jak wcześniej, bo wydaje mi się, że to przez tego... Przez... Lasta... Okej, to na familiarę działa, nie na muszki, trudno. Mianowicie... Ja przynajmniej miałem takie podejście, że... Jak już się miało stopwatch, to można było na Haska spokojnie, na Hasza spokojnie iść. Bo po prostu ten atak, który przychodzi przez ściany, nic nie dawał specjalnego. Można było ten, po prostu sobie stać w miejscu i wiadomo było, że nie sięgnie nas. A teraz zrobili tak, że jeżeli dostaniemy obrażenie, to dopiero wtedy czas się spowalnia i nawet nie wiem, czy na zawsze, czy na czas określony. Więc już jest trudniej, na przykład losem tego nie wykorzystamy. I wcześniej to na pewno było ułatwieniem przy walce z Haszem. Okej. Okay. Jej, kolejny cent. Ale mogę podnosić, bo i tak jestem na one shota. Wow. Myślałem po prostu, że w innej kolejności ich rozwalę i nie przygotowałem się na to. Na szczęście jeszcze żyje. Okej. Najprawdopodobniej zbliżamy się do bossa. O, znowu nie rozwaliłem tego, co myślałem. Okej. Ci przeciwnicy są strasznie wkurzający. Whoops. Okej. Ty. Frail? On się nazywa? Tak automatycznie przyspieszyłem, ale teraz będę musiał się nauczyć jego nazwy. Co jest jego ciekawsza wersja? Zero szansy na Gadium. No, niby tak.
Jeszcze tu rozwalimy. Wheel of Fortune. Wątpię, żeby to było użyteczne. A taki las, nie wiem, on... Samo mi się narzuca dużo takich rzeczy, co by można było do niego dać. Nawet żeby miał duże szczęście, żeby można było nim gamblować, bo kasa. Wszystko, co jest związane z kasą, właśnie narzuca na taką postać. Muszki. Ojej. Tu na dole, na górze na pewno nie będzie secreta. Tu na pewno nie będzie. Tu nie, na pewno nie będzie. Czyli na dole po lewej od baterijki będzie? Też nie będzie. Sam nie wiem, gdzie będzie. Więc nie szukamy. Więc nie szukamy. Dlaczego ta muszka za nim nie poszła? Nikt nie będzie mnie chyba już nigdy wiedział. Balls of Steel. Jak widać, bardzo użyteczne. W sumie jak zrobili ten daily z Lostem, to jestem ciekawy, ile trzeba będzie czekać, żeby zrobić daily z Kipem, chyba aż do kolejnego dodatku. Bo to jest niby tajna postać, tak samo jak właśnie Lost był tajny. Jak to wygląda, jeżeli ktoś nie ma odblokowanego Losta, to czy mógł brać udział w daily, gdzie był Lost? Ja wcześniej na to nie myślałem. Na pewno każdy miał prawo dostać się ten do daily. Dlaczego miałby nie brać udziału w daily? Tym razem tu nie dostanę hita. Okej. A, skrobany, wyczajęcie. A taki mocny do niego cykl szedł, że i tak technologii cały czas atakuje. Defense czy atak? Defense. Jeszcze mamy itemem do sprawdzenia. Teraz się okaże, czy przede, że nie, pewnie przede, że wziąłem wcześniej Deal for Devil, a teraz pominąłem, to nie ma znaczenia, nie będę już miał gadiumu, nie? Jep, nie będę miał gadiumu. Jak tam z czasem? No pokaż się. For fuck's sake. Mamy jeszcze czas na jedno raczej. To nie wkurza, że nie potrafię tą postacią dojść jakoś sensownie daleko. I teraz mi zasłania program widok. No. Okej, to na spokojnie, ciebie rozwalimy i pyk. Tylko dajcie coś sensownego w itemie. Coś OP. Nie, jak inaczej mogę pokonać. Dobrze, tam wziąłem masę centów. Jakbym zostawił chociaż jednego centa, to bym się uleczył teraz. Bandage. Może chociaż zwróci mi się ten. W sensie uleczę się. Pewnie kolejna serduszka, jeżeli nie kamień. No wiadomo, muszki zamiast serduszek.
Czyli podobnie. Muszki. Okej. I kolejne serduszko. A skubany co szybko wyleciał. Nie spodziewałem się tego. Fajnie serduszka, więc muszki po prostu i Tears Up. Akurat Tears Up jest tutaj świetny. Miejmy nadzieję, że coś mi pomoże. Nie mam bomb. A chętnie bym tu wykorzystał. Okej, okay, jest kluczyk. Tu też bym chętnie bombę wykorzystał. Aż myślałem, że dostanę jakiś przedmiot z bombami. Ale speed też się przyda. Uff, myślałem, że będzie za blisko. Bomba! A dwie, świetnie. Akurat wiem, w których dwóch miejscach wykorzystam. Nice, fajne to było. Okej. Okay. Tutaj akurat nic specjalnego i w końcu ten triple shot jest użyteczny. A to potrzebujemy więcej bomb. Więcej bomb. Więcej bomb. Dzięki. I co zrobimy tego centa? Jako, że to jest jedyny cent w okolicy. Okej. Okay. Tu walniemy. Nic nie widzę. Tu. Uff, to było zbyt ryzykowne. Nie było sensu tak robić, a mimo to tak zrobiłem. Okej, okay, świetnie. Hellfob, który nic nie zmieni. Nic nie zmienił. Nice. Aż kusi sprawdzić, ale nie, po prostu będę miał zero. I dostanę muszki i będę miał 0 HP, więc ginę. Więc tu się mija to z celem. Mam nadzieję, że będzie Gadium. A 16,88? Myślałem, że to jest 50-50 wtedy. Jak się odpuści raz. Ale zobaczymy. Cóż, może te obliczenia są robione błędnie, chociażbym się zdziwił. Jakbym miał zgadzać, jak ten program jest zrobiony, to po prostu zagląda w pliki, gdzie jest pokazana szansa. Jakąś zmienną. A nie sobie kalkuluje. Teoretycznie też jest taka opcja, że to po prostu kalkulator jest, który... program liczy sobie jedno, a nasz HUD drugie. Ale to byłoby dziwne rozwiązanie. O, poważnie? No panie, ile można? Rozwalimy wszystkich przewidywalnych, a potem ciebie. 6 kluczy, nice. Jak na razie nie widziałem item roomu. A w presji atakujesz, cwaniaku. Okej. Okay. Jeszcze jeden. O, nice! Przypadkiem wyszło. Kluczyk. I tu zwiększymy sobie szansę Cweda ostatnią bombą. Ale miejmy nadzieję, że będzie warto.
Range up. Lepsze to niż nic. Łeps, to było bardzo głupie. Bardzo łatwe do przewidzenia. To będzie mało użyteczne. Centa tutaj na szczęście zostawiłem. No to w zasadzie raczej nie ma co liczyć na Dilfedeligatiumy. Przynajmniej na początku. Jest nasza bomba. Jest boss. O, poważnie, a nie. Też no, teraz musnąłem. Nie znamy. Tears up. Nic więcej tu nie musimy szukać. Tutaj będzie można bardzo łatwo zginąć. W ten sposób. Też no, jeszcze nie wiecie w jaki sposób. Jeszcze tego nie pokazałem, na szczęście. O, właśnie w ten sposób. Uff. Range up. Tam jest za daleko. Już wolę zginąć, niż się cofać. Unknown. Nie fajnie. O, ciekawy, wielki cybek. Może ciebie rozwalimy. I na spokojnie. Pyk. Pyk, pyk. To jest kolejna bomba, bez wątpienia się przyda. Latanie... O! Zabrało mi jednego centa. To było dobre. Sprawdziliśmy, co robi z 5 centami, jak ten keeper, jak brakuje mu jednego serduszka, jednego centa, załóżmy. Niech będzie. Chubby chub. Nie zwalam tych typów, bo nie spełnił kolejnych, więc to się mija z celem. Gadium, w końcu. I dał mi serduszka. Wiadomo, tutaj jeszcze na mega szatana się nie rzucam, więc nie będę tego rozwalał. Na razie chcę się nauczyć, jak się gra tą postacią. Okej, chodź tu. Nice, całkiem fajnie wyszło. Okej, okay, gdzie jest mój item? Tutaj. Ciebie rozwalimy. I tu. I nice. Nice? Nice. Gridek. Powinniśmy być kumplami. Dlaczego mnie bijesz? Mam jeszcze po co tu zwiedzać? Po jednego centa? Nie wiem. Jej, 1 cent. 2 centy. 3. Time well spent. I bomba, da, tyle mi starczy. O więcej nie mógłbym prosić nawet. Tutaj to wszedłem. I do wyjścia. Okej, then. No. Może. Mieczyk. Ja tak boję się tą postacią za bardzo zbliżać do przeciwników.
Chyba, że taka będzie sytuacja. Okej, to mi się na razie nie przyda. Świetnie. Teraz mamy jakieś szanse przynajmniej dojść do devsów dwójki. O, siema. Tyle. Nice. Zostawmy tego centa na razie. O, ten pokój. Jak dobrze, że zostawiłem tego centa. O ile przeżyję, oczywiście. Dlatego się nie zbliża mnie. Chociaż chcę się zbliżyć. Uff. Tamtego jeszcze zostawimy. A jeszcze jeden, tak? Ale dwóch. Nice. O! Oh. 9 lives? To działa! To działa! Spowolnienie. I mieczyk? Dobre połączenie. Okej. Okay. Tu pewnie koniec. O, jest dwa pokoje są. Może być dwa. Mogą być dwa pokoje, czemu nie? O, nawet więcej. Może nawet boss tu będzie. Mhm. Nice. Ups. Prawie zginąłem w tym miejscu. Okej, okay, let's do it. Lucky. Dostanę dwa? Jest, dostanę dwa. Dwa centy mam na myśli. Ale wydaje mi się, że nie mogę mieć więcej. To jest podjazd do wyjścia, więc nawet fajnie, jakbym tam w najgorszym wypadku dostał damage, to jeszcze mogę dostać swoje zdrowie z powrotem. I tu. I fajnie. I bezużyteczne. Praktycznie. Aż nie, muszka aż taka. Myślę, że ona od damage'u będzie wyskakiwać. A może nie będzie tak z nią źle? Tam jest Tinted Jack. Muszki zawsze spoko. Chubby Chub. Nic. Tutaj kluczyk gdzieś był, jest tu. Golden Key. Nice. Co mnie tu kusiło, żeby zrobić? Żeby to zwalić. Żeby dostać muszki, jej. Idziemy stąd. Weźmiemy tego centa. I będzie za chwilę ostatni sklep, więc sam nie wiem, czy do niego się pakować. Ale może. Golden chest? Nigdzie nie było, bo tak patrzyłem, że mam golden key. I myślałem, że znalazłem jakiś golden chest, ale nawet jeśli to... Wydaje mi się, że nie był osiągalny w łatwy sposób. Okej. Okay. I Tinted Rock. I Secretik. Wszystko fajnie. Super Grid też fajnie. Mój kumpel to mnie nie uderzy przecież. Tylko się zgrywa. Zbieraj do 15. A jeszcze zostawię na później. Okej, okay. No to tędy. Czemu nie?
Okej. I boss. Więc tu przyjdziemy później. Bossy aż na szczęście nie muszę robić. Ale w 5 minut to kto wie, może to wezmę jako opcję. W sekrecie jest kasa, więc tu mogę podnosić. Karta Wheel of Fortune. Mało użyteczna. To jest duży, fajny pokój z pinami. Okej. Świetnie. Karta. Hermit. Czyli po prostu muszki. Jak widać. Pójdźmy niżej. Okej. Kasa. Słyszałem, że to jest dobry przedmiot dla tej postaci, ale dlaczego? A, dlatego, że jak dostanę hita, to od razu będę ten... kasę dostawał, tak? Coś w stylu. To ma sens. Jak najbardziej. A jest sens dalszego zwiedzania w ogóle? Sklep mogę odwiedzić, jest sens. Oj, dostałem. Shit. Takie łatwe deal fedeli było, znaczy gadium. Podwójne bomby. Chyba lepsze to niż nic, nie? Nic. Jeszcze coś? Ja tam mogę zrobić jeszcze kasę z secretu. I tu jest... tu są bomby. Teraz jest ich więcej, więc spoko. Okej. Okay. Czy chcę tu wchodzić? Wątpię. Bo technicznie nie wyjdę. Zużyję 2 centy na... przejście w obie strony. Wiadomo, mógłbym się boić, że o, mam Wheel of Fortune, więc jako zwalę to na pewno dostanę kasę, ale tej pewności nigdy nie ma. Mogę tam wykorzystać jedną bombę. Ale mam tyle ich, że to nie ma już takiego znaczenia. Na szczęście. Jedziemy. W 3 minuty pokonać, no tam 2,5 minuty. Jeżeli chcemy zobaczyć, co jest w Bosyaszu. Deal Fedelu nie powinniśmy zobaczyć. Teraz o tym bardziej. I chcemy tą drogą iść. Damage up. To jest głupie, że teraz dają takie bossy aż z 2 przedmiotami. To jest głupie. 50-50. Wow! Jak mnie dotkniesz, to dodajesz damage. Nieładnie. I dostałem bombę. Teraz. Dobrze. Słabo. Aj! Bronił go! Uff. Gdzie jest mój cent? Jest mój cent, proszę. God damn it. Odejdź stąd. I teraz. Okej. Okay. Chcę mieć centa.
To nie jest cent. To było nic. Jeszcze jeden. To jest damage up. To nie jest cent. Game, please, dziękuję. I tak już Gadiomu nie dostaniemy przez tego głupiego hita. Nic nie mam pod spację. I mamy Conquesta. Będziemy mieli coś pod spację przynajmniej. Będziemy latać. Powiedz mi, jak kontrolować taki atak. W sensie, chowam się, fajnie, nie dostaję obrażenia, ale to jedynie przez szczęście. Okej. Okay. No to dalej. Mam na szczęście latanie. Okej. Okay. Tu mamy bad trip. No i świetnie. Ta gra jest tak uczciwa. Okej, okay, chociaż tyle. Przez chwilkę zapomniałem, że mam latanie. Może tędy. A może nie. Nie. Może w dół. Może tak. Nie tak. Are you a wizard? Nie chcę tego, nie chcę damage. Poczekamy chwilkę, bo chcę się pozbyć tego efektu, więc możemy równie dobrze zawalczyć z jednym spokojem. Poszukać secreta. Może jest tu. Wchodzimy jeszcze. Nie, nie powinienem być tutaj. Tu ten wizard trwa. Dobrze, już tyle. Dobra, idziemy stąd. Sami tam. Nie zależy mi na secrecie. Ups. Nice. Na hasza się teraz pakować. Nie wiem. Nie. Nie dzisiaj. Jak będę op, to może. A nie jestem op. Cent? Może być. I tyle. Kluczyk. Ten pokój nie taki straszny, jak wyglądał. Ajajaj. Okej. Co tu mamy ciekawego? Mamy... Top Diamonds. O, oh, damage up. Coś zysk... Jakbym chociaż miał jakieś, nie wiem... Manic z power, to może. A teraz Two of Diamonds to nic mi nie daje. Goddammit, wypadł. Nie wiem, czy słyszycie ten dźwięk, ale to jest bardzo dziwny dźwięk. I
to nie jest z mojego mieszkania, więc nic nie mogę z tym zrobić. Stop! Okej, siema. Myśleliście, że dam mu kasę. Okej. Siema, Holen. Załatwiony. Gdzieś tutaj jeszcze jest. To sobie weźmiemy, czemu nie? Nie powinienem jednego centa sobie zostawić. Sami tam. Kaeta Devil, dobra na bossa. A co mi tam? A, nie ma, ty latasz. O damage, prawie dostałem damage. Okej, nice. Chciałem go zostawić, zagapiłem się. Tutaj spróbujemy dostać jakieś muszki. Za sekundę. Okej. Idziemy z tym. Za szybko chyba. Tak, za szybko. Przecież użyłem karty, nie byłem pewny, jak szybko mam to zrobić. To było głupie, że nie pakowałem tę miłkę, ale jakimś cudem nie dostałem obrażenia. Okej. Ups. Jej! Okej, dostałem to, co... o czym słyszałem, ale nie wiedziałem, że tędy trzeba iść. Będę miał chyba darmowy wstęp do sklepów teraz. Jako trinket. A tu mamy Cursed Eye. Cursed Eye, Cursed Eye. Nie. Yeah. Chociaż tak! Ja uwielbiam Cursed Eye. Range up. Dziwi down. Słabo. Patrzcie na to. Tak jest. Whoops. To jest minus Cursed Eye. Te telepoety. Okej. I jeszcze tu. Dajcie centa, panowie. Tu był jakiś cent. Sam go porzuciłem chyba. Chyba na pewno. Okej. Wow! Sobie wybierałem akurat do zaatakowania. Tego co unikał. Muszki, świetnie. Nie lubię tego pokoju. Wow. Uff. Niefajny pokój. One shotik. Nice. Może pójdźmy od razu tędy. Jesteście. Kaeta Tower. Wolałbym jej uniknąć. Shit. Okej. Muszę iść po tego centa.
Okej. To może tędy. A może nie. Ten już nie jest przerażający. Więc możemy spokojnie go zostawić na jako drugiego przeciwnika. Nie pamiętam, sobie pozwiedzałem po nic. Na to wygląda. Cent, to się przyda. Okej. No. 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 Może jest daleko. Już jest z powrotem. Okej, jakoś poszło. Burnt pen. Pokujemy się od razu na niego? Chyba nie mamy większego wyboru. W sensie, co mamy więcej robić? Co szukamy? Wow. Wow, 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 wow. Co ja miałem tu zrobić? To był czysty bullshit. Czy może tak się stać? Rozkminiałem właśnie, czy jak ktoś obraca brimstone'em, to może stanąć sobie na górze i się kręcić. Może. God damn it. Czyli trzeba najpierw rozwalić pana głowę. Chodź tu głowa. Zanim znowu brimstone'a użyjesz. God damn it. God damn it! O! Przecież. Mam jeszcze szansę. Tylko szkoda, że już centrum nie wykorzystam. Ups! Nie fajnie. Nie fajnie. Nie! Jak tu cię szybko zwalić? To już się da. To jest kwestia nie lamić. Tylko to jest u mnie ciężka sprawa. Aj, nie wiedziałem, jaki atak zrobi. Za późno to wziąłem pod uwagę, że może zrobić ten atak. Wow, wow. Wow, 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 jak to przewidzieć? Nie na ten dystans. Okej. Okay. Trzeba uciec stąd. Bullshit. Uff. To znaczy, że wygrałem? Jak się będę trzymał wystarczająco daleko? Miejmy nadzieję. Okej. Okay. Wygraliśmy KMU. Takie coś. Dzięki wielkie ludzie, że oglądaliście. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Żegnajcie.